Szklane wieżowce stały się symbolem naszych czasów. Jednakże szkło bardzo łatwo się brudzi, szczególnie w większych miastach. Jak zatem utrzymać w dobrym stanie tak ogromną powierzchnię? Z pomocą przychodzi tak zwane samoczyszczące się szkło. Jak szkło może czyścić się same, bez pomocy człowieka? Okazuje się, że jest to prostsze niż się wydaje. Z pomocą przychodzi chemia. Powierzchnia szkła pokryta jest tlenkiem tytanu. Związek ten ma bardzo ciekawą właściwość. Pod wpływem promieniowania UV związek ten działa jak katalizator, który rozkłada związki organiczne, inaczej mówiąc brud, na drobniejsze części. Samo podzielenie zanieczyszczeń na drobniejsze cząsteczki jednak nie wystarcza. Dlatego do szkła dodaje się też związki, które sprawią, że szyba stanie się bardziej hydrofilowa, czyli taka, po której woda będzie spływać całą powierzchnię. Nie trzeba więc myć szyb samemu. Wystarczy poczekać, aż spadnie deszcz i wszystko samo się umyje.